Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie z kuchni klubu Seniora Don Senior. A spotkałyśmy się dzisiaj z Marylką po to, aby zabrać Was w kulinarną, sentymentalną podróż. Dzisiaj wybierzemy się, a w zasadzie Marylka zabierze nas do okolic Leszna z początku lat 50. I może w zasadzie sama opowie, co my dzisiaj tu zrobimy. No więc przyrządzimy ciasto, które będzie wyglądało jak ciasto drożdżowe. Wprawdzie drożdży do tego ciasta używała nie będę. W skład tego ciasta wchodzą jajka, mąka, cukier, maślanka, oliwa, cukier waniliowy, proszek do pieczenia. I potrzebny do tego będzie jeszcze owoc, który już mamy. Będzie to brzoskwinia do udekorowania i zrobienia kruszonki, którą posypie się ciasto na wierzchu. Najpierw wbijamy do miski, wbijamy jajka. Jajko jest w sumie całe, nie rozbieramy na części, że osobno żółtko i osobno białko, tylko wbijamy to razem. A jajka potrzebne są tylko dwa. Marylka, a skąd pomysł na ciasto drożdżowe bez drożdży? No więc czasami było tak, że właśnie mama w domu mówi, chętnie zrobiłabym drożdżowe ciasto, ale zagląda do szafki, bo nie powiem, że od razu była w domu lodówka, zagląda do szafy i mówi, ojej, nie ma drożdży. I co to będzie? No więc trzeba było drożdże zastąpić czymś, co będzie to ciasto spulchniało, żeby ono było takie lekko wyrośnięte. I do tego można dodać kwaśną śmietanę, zamiast też maślanki i można też skorzystać z jogurtu. A my dzisiaj skorzystamy właśnie z maślanki. Tak. I do tego ciasta, tak jak mówiłam, potrzebne są dwa jajka, które wstawiamy do miksera i niech one się pomału uwijają. Marylko, skoro jajka już mamy, zajmujemy się teraz pozostałymi produktami. Tak, więc potrzebne nam są cztery szklanki mąki. Dobra. Bądź uprzejma i pomóż. I gdzie tą mąkę wsypiemy? Do jednej z misek. Dobrze, jak się to tak bokiem wsypie, to tą ostatnią wsypiemy trochę mniej. Tak, cztery szklanki mąki. Do tej mąki dosypujemy 3 łyżeczki proszku do pieczenia. 4, tak. I może mając pąkę już w ręku, to proszę wsypać tak całą szklankę i jeszcze trochę. I tyle nam wystarczy. Cała szklanka i resztę to, co jest w torebce, tak? I to będzie jako produkt na kruszonkę. A tu do tej mąki, do ciasta wsypujemy 3 łyżeczki proszku do pieczenia. Akurat będą 3. Dobrze, tak? I to jest przygotowane jako produkt do dodania, jak już będą ubite, czy utarte, jak kto woli, jajka z cukrem i do tego będzie się pomału dodawało tą właśnie mąkę z proszkiem do pieczenia. Tak. A tu mamy mąkę przygotowaną do zrobienia kruszonki. Mamy mąkę, do tego dosypujemy niepełną szklankę cukru. Dodajemy jeszcze, tak, proszę wsypać, i dodajemy łyżeczkę, czasami półtora, jak kto woli, cukru waniliowego. Do tego dodajemy masło. Niektórzy dają margarynę, ale wydaje mi się, że jak będzie masełko, to będzie taki miało troszeczkę inny smak. Ryko, jakie jest Twoje najwcześniejsze wspomnienie z rodzinnego miejsca koło Leszna? Właśnie pamiętam, że jak pierwszy raz chyba pojechałam z rodzicami
tam tata na urlop, mama wtedy nie pracowała, to właśnie zatrzymaliśmy się w Lesznie u cioci, która miała to duże gospodarstwo, gdzie były krowy, gdzie były kury, gdzie były barany chodzące tak bezpośrednio po tym ogrodzie i właśnie rosły czereśniowe drzewa. I to właśnie pamiętam, ten ogród, te czereśniowe drzewa, rzędy. Tu rośnie na dole, rośnie trawa, w niektórych miejscach już wyjedzona przez te owce i barany. I najczęściej było tak, że ten pracownik, który pracował w owczarni, jak wypędzał tą trzodę, a piesek mu też pomagał, wypędzał to na koniec ogrodu. Duży dom mieszkalny z takimi pomieszczeniami, że na szczycie budynku był tak jak gdyby z ukosa, tak jak gdyby, jak się na to patrzyło, to był schron, otwierało się duże drewniane drzwi, schodziło się 2 stopnie, otwierało się drzwi następne i wchodziło się do piwnicy, która była pod całym mieszkaniem, więc tam w tej piwnicy było wszystko. I skrzynki z owocami, i skrzynki z marchewką, i skrzynki z buraczkami, no i oczywiście beczki z kiszoną kapustą. Koniecznie. Dobrze, więc tu przygotowujemy sobie w międzyczasie, przygotowujemy kruszonkę. Masło powinno być lekko, nie to, że podgrzane, ale nie twarde, nie wyjęte z lodówki, bo wtedy ciężko się je rozrabia i, że tak powiem, rozpracowywuje. Czy któreś ze smaków dzieciństwa twojego, Marynko, powtórzyłaś? Udało ci się powtórzyć już w wieku dorosłym? To znaczy, jeśli chodzi o ciasto, to może nie, bo tak mówiąc szczerze, ciastem to się tak nie bardzo mnie to interesowało. Mama zrobiła, ciocia zrobiła, stawiała na stół i to było zrobione, ale od dziecka próbowałam i udawało mi się robienia lecza. Bo leczo, tak, leczo było już, no nie wiem, czy to można powiedzieć, że w tych czasach mojego dzieciństwa, bo paprykę, ciocia w ogrodnictwie paprykę uprawiała. To było coś, wiadomo, coś nienaturalnego, że to papryka, że papryka to tylko łączyło nam się gdzieś tam kraje ciepłe. I leczo to już robiłam już od dziecka. Tak, tutaj tak. Jajka już nam się utarły, na masę cukrem, utarły. Tak. Co dodajemy dalej? Jak już tutaj te jajka z tym cukrem już nam się utarły. Wsypujemy pomału, to będzie jeszcze potrzebne, więc dlatego tutaj stoi. Pomału do tego wsypujemy właśnie tą mąkę z tym proszkiem do pieczenia. I wsypujemy tyle, żeby nam mikser rozprowadził to na taką konsystencję, no nie powiem lejącą, ale względnie rzadką. I żeby się nie zrobiło za gęste, to do tego poproszę Cię, Małgosiu, w szklankę maślanki. Maślankę? Tak. I pół szklanki oliwy. I do utartej już masy, którą mamy w mikserze, dodajemy po trochę maślanki, po tyle, żeby nie zrobiła się od razu rzadka konsystencja, tylko żeby to się pomału, żeby się ucierało. Jak to się, Marynko, stało, że z rodziną z Wielkopolski trafiliście tutaj? No więc tutaj, na zachodzie, tak konkretnie na ulicy Inwalidzkiej, stacjonował z wojskiem mojej mamy brat, nieżyjący już wujek Stachu. I na ulicy Inwalidzkiej, gdzie kiedyś była szkoła 17, stacjonowało wojsko. A jak się dochodzi Inwalidzką dalej prosto, do tak zwanego Bocianiego Gniazda, tam były postawione barierki, i w stronę Przęsocina, czy jak kto woli, Nowej Wsi, tam już była strefa strzeżona, że tam nie wolno było przechodzić. I taka sama strefa strzeżona była do obecnej krzyżówki w Mścięcinie, że tam, gdzie krzyżówka,
to tam też były szlabany, że tylko w stronę Polic można było korzystać z tej drogi, a ta część, tak jak tego Przęsocina i tej nowej wsi, to była taka odizolowana. I tu właśnie stacjonował z wojskiem mój wujek i stwierdził, że będzie można tutaj zostać i zawiadomił rodzinę, oczywiście listem, bo kiedyś nie było telefonów, więc telegram albo list. Zawiadomił swoich rodziców, którzy mieszkali właśnie w miejscowości, w której ja się urodziłam, to był miejscowość Czeluścin i jest do dzisiaj. Zawiadomił swoich rodziców. Dziadkowie moi tam mieli małe gospodarstwo, więc to, co można było sprzedać, to sprzedali, ale krowę w wagonie towarowym przywieźli do Szczecina. Tak. I właśnie jak dziadkowie przyjechali tutaj do swojego syna, przyjechał drugi wujka, brat wujek Sylwester, rozejrzał się, że no właśnie jest papiernia, jest huta i będzie można się zatrudnić. Zawiadomił z kolei resztę członków rodziny, którzy zostali tam w Czeluścinie, czyli że mój tata Kazimierz i drugi jego brat Czesław przyjechali tutaj. Oczywiście mój tata z mamą już byli małżeństwem, no bo byłam już ja. Wlewamy może nie do końca resztę tej maślanki. Sypujemy resztę mąki, żeby to nam się wszystko ładnie tutaj wymieszało. A olej rozumiemy na samym samiusieńkim końcu, żeby po prostu był jako tłuszcz, bo tu nie dodaje się żadnego masła, żadnej margaryny, dodaje się tylko właśnie to pół szklanki tej oliwy, żeby to było jako ten tłuszcz, tak? I to wszystko wsypujemy do tej miski mikserowej czy robotowej. Musi się to jeszcze dokładnie wymieszać. U nas na tym cieście pojawią się brzoskwinie. Jako owoc, tak. Co można dodać jeszcze? Można dawać wszystko. W okresie, kiedy jest sezon na rabarbar, można dodawać pokrojony rabarbar. Tylko wtedy trzeba odrobinę więcej cukru i posypujemy ten rabarbar i to ciasto. Zanim posypiemy kruszonką, posypujemy trochę cukrem, bo wiadomo, że rabarbar jest kwaśny. I teraz tak, mamy już to wszystko tutaj utarte. Na samym końcu zostaje nam olej. Musicie mi zaufać, że ciasto pachnie fenomenalnie i na pewno tak też będzie smakowało. Nam pozostaje życzyć Wam powodzenia w pieczeniu. Mam nadzieję, że wyjdą Wam smakowite Wasze dzieła.
dajcie znać, jak Wam poszło. A nam, cóż, pozostaje się pożegnać i mamy nadzieję, że do zobaczenia przy następnym sentymentalnym spotkaniu. Zobaczenia. Do zobaczenia. I życzę smacznego.